Przed nami kolejne rozmowy branżowe, a więc seria stricte edukacyjno, informacyjna, seria w której zapraszamy różne teamy, różne projekty po to, żebyś ty drogi widzu mógł poznać projekt, poznać. Produkty, zainteresować się tym, co dany projekt buduje i oczywiście wyrobić sobie swoją opinię na temat projektu, jego wartości. W tym materiale nie znajdziesz porad inwestycyjnych, nie znajdziesz porad dotyczących inwestowania. Jest to materiał informacyjno-edukacyjny. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Greg Sikora c 4 Cześć. Greg, witam. No cześć, Matku. Grek, spotykamy się w dobrym czasie na rynku kryptowalut. Tak naprawdę nasza współpraca pomiędzy C4 a kryptokipą jest już od jakiegoś czasu i można powiedzieć, że przeszliśmy tą drogę marketingową. Projekt cały czas się rozwija, więc cieszy mnie to, bo nie wszystkie projekty przetrwały ten okres. Tak na rozgrzewkę, zaskoczony tym, co się dzieje na rynku, tym, co się dzieje na Bitcoinie, czy raczej to było coś, co, czego można było się spodziewać? No, ja jestem bardzo zaskoczony. Szczerze mówiąc, bardziej obstawiałem taki scenariusz, że po, po zatwierdzeniu ETF-ów będziemy mieli głębszą korektę. Sam się przygotowałem do tej korekty. A rynek po prostu jak, jak zawsze, w szczególności Bitcoin, zaskoczył wszystkich. No i to jest naprawdę coś, coś, coś zupełnie nowego. Ja nie chciałbym powiedzieć, że tym razem jest inaczej, bo to, to dopiero za jakiś czas zobaczymy, ale jest na pewno jakiś nowy czynnik, który wpływa na to, że, że inaczej wygląda ta hosta niż poprzednia. To poprzednia chosta wygląda inaczej niż poprzednia. Ta, ta będzie nas jeszcze na pewno zaskakiwać, więc to już jest na pewno pierwsze zaskoczenie dla wszystkich. Wczoraj prawie ATH było. Eee... Czekałem w nocy na to i nie doczekałem. Co <grym> jest, <grym> zabrakło 240 dolarów. Dokładnie, na pewno złotówce. Na pewno złotówce była ATH. Mm, tak. Więc ten, więc czekamy dalej. Ja osobiście chciałem, żeby, żeby była korekta, no bo ten rynek powinien się schłodzić, jest po prostu na dzień dzisiejszy jest przegrzany tak, tak po prostu wszyscy są już chyba, chyba trochę zmęcze, zmęczeni tą sytuacją. Wzrostami, tak jest. No do tej pory gdzieś tam czekaliśmy oczywiście tak obserwując to, co się działo w poprzednich cyklach, że jednak po halvingu przyjdą te właściwe wzrosty i że tak. ATH będzie gdzieś po halvingu, to no teraz jest takie pytanie, może to będzie dziwne, ale czy rynek nie zaskoczy wszystkich i czy yy, sam. Sam halving i okres właśnie po halvingowy nie rozpocznie właśnie tej korekty, tej głębszej korekty. No i na pewno to, nad czym ja przynajmniej się osobiście zastanawiam, to czy rzeczywiście ETF -y raz na zawsze nie zmieniły biegu bitcoina i czy w kolejnych gdzieś tam odsłonach tego cyklu, czy zobaczymy rzeczywiście aż takie korekty na samym bitcoinie, jak były w poprzednich cyklach, no bo one mogą gdzieś tam wykładniczo być coraz mniejsze na samym bitcoinie. Tak, tak. Znaczy... Znaczy na pewno to, to, co ostatnio powiedziałeś, wydaje mi się, że ciężko będzie zobaczyć takie duże, kor duże korekty na Bitcoinie, bo tutaj jest duża chęć do skupowania. To, co trzeba na pewno obserwować, to jest jedna rzecz, że teraz mamy kupujących, którzy przychodzą przez ETF, i teraz pytanie jest takie, czy to są kupujący, którzy już wcześniej czekali, żeby móc kupić? Czy to są rzeczywiście inwestycje, które po prostu ktoś chce, chce, chce zainwestować i będzie inwestował dalej w bitcoina? I to się tak naprawdę okaże za jakiś czas, jaki ten, ten inflow będzie, I, i to myślę, że teraz będzie to wyznaczało trend, czy, 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 czy jesteśmy po prostu w, we wzroście, czy, czy, czy w korekcie? No właśnie, tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy gdzieś tam. Jak, jak dalej pójdzie rynek natomiast no ja jestem zadowolony ale też jest zaskoczony, no myślę, że dopóki rynek nas zaskakuje to jest dobrze bo, bo jak gdzieś tam wszystko będzie oczywiste to, to gdzieś tam pewnie skończą się te duże wahania, przypominam, że duże wahania generalnie są dobre, bo to one Powodują, że możemy tak. na tym rynku osiągać wyniki. Natomiast cieszę się, że spotykamy się w tym czasie, no bo w różnym czasie się spotykaliśmy. Pamiętam te czasy, kiedy robiliśmy pierwsze materiały, kiedy byliśmy naprawdę w głębokiej bez i też mniej osób oglądało. Inwestkawcy choćby, które gdzieś tam nagrywaliśmy razem pierwszy hmm. ten, ten duży materiał, więc fajnie, że Wy jesteście, my jesteśmy i fajnie, że razem dalej pracujemy. Tak, no to ja Maćku, przede wszystkim to chciałbym podziękować za zaufanie, które, którym nas obdarzyliście jako Kryptoekipa i e, pamiętam te nasze pierwsze, pierwsze rozmowy. E, zobaczyłeś potencjał projektu, e, który robimy, kim jesteśmy, że, że zależy nam na tym, żeby zrobić w, tym, e, w tej przestrzeni, w której się poruszamy, coś naprawdę unikatowego. No i to co zauważyłeś, wielu projektów już na rynku nie ma, my jesteśmy, budowaliśmy przez, przez ten długi okres czasu i teraz chcielibyśmy spić śmietankę. Zgadza się, ale to też te podziękowania działają w dwie strony, bo tak naprawdę ta nasza współpraca dla mnie takim najważniejszą rzeczą było to, że byliście na naszym evencie jako jeden z pierwszych projektów. Ten sygnał od Was był taki, że my mogliśmy pytać dalej, nie? No bo, mhm. bo to było wiadomo, że na początku trzeba było minimum te 10 projektów zebrać, więc tutaj to działa w dwie strony, też duże podziękowania, że dzięki właśnie takim projektom jak Syforii udało się ten event zrobić, który był gdzieś tam, myślę, że dość duży, dużym sukcesem, no bo wydaje mi się, że wszystko wyszło ok. Nie dość dużym, Maciu, nie dość dużym. On był ogromnym sukcesem. Ja powiem szczerze, że my jesteśmy mega zadowoleni z tego, jak, jak to zostało zorganizowane, jak zostaliśmy jak dopieszczeni jako projekt, też podejście do projektu, bo tutaj no, jest wiele, wiele eventów na rynku i no, może powiem brzydko, one, one starają się po prostu oskubać projekty. No, te, te, te stawki za, za, za możliwość zaprezentowania są po prostu e, przerażające. A, a wy podejście do tego jak bardzo, bardzo rozsądnie. E, no, i tematyka była fajna. fajna. No, szczerze mówiąc za, za krótki. Dobra, pozdrawiamy tutaj chłopaków, którzy chodzili w maskotce Bitcoina, bo wiem, że było w niej bardzo gorąco, także ech, maskotka ech. zrobiła robotę. To, co mhm. dla mnie jest jeszcze ważne, zanim przejdziemy do C4E, to też... Yy, tak jakbym analizował ten nasz początek, tą wspólną drogę, to wydaje mi się jakiego, takiego, mm, taką osobę, która nie była w ekosystemie kosmos, a teraz jest z różnych powodów, mam już atoma zastejkowanego, mam Celestię, mam Dimension, mhm. mam c także mam już na tym kosmosie zbudowaną jakąś tam pozycję, więc nie wiem, czy tutaj się zgodzisz, ale rzeczywiście tak naprawdę od pojawienia się Celestii to było takie paliwo napędowe i dzisiaj na kosmosie inwestorzy, którzy byli w innych ekosystemach już szukają rozwiązań, już zaczynają bardziej sprawdzać y, projekty, czy też uważasz, że ta Celestia to był taki przełom i też dla Was dodatkowe paliwo, no bo Wy właśnie na kosmosie budujecie? Zdecydowanie, to Celestia była ka ka ogromnym katalizatorem i to tak naprawdę ruszyło rynek i yy, yy, z perspektywy zau zauważenia kosmosu, bo Pamiętasz te nasze rozmowy i zresztą... E... Nie przypominaj mi, bo ja pamiętam naszą rozmowę z Berlina, jak ty mi tłumaczyłeś, czym jest Celestia, jak ma działać. Ja mówię, ok, jest nieźle, a potem sprzedałem dropa za 2,40, więc bez bicia się psuchali, nie posłuchałem, ale to było chyba tym spowodowane, że uznałem, że mam za dużo pozycji. Nie? Jednak no, miałeś rację w tamtym czasie i sporo mówiliście o Celestii, zanim jeszcze to wszystko, zanim ta maszyna nabrała takiego rozpędu. Tak, tak, znaczy, szczerze mówiąc, to, to dla mnie też to było ogromne zaskoczenie, bo ja nie wiedziałem, że, że to tak po prostu zażyje ta, ta narracja i oni po prostu wstrzeli się idealnie w, w timing, zrobili ogromną robotę dla całego ekosystemu. Za tym posz, poszły, poszły inne projekty. W kosmosie się buduje bardzo dużo wartościowych projektów i, i tak naprawdę tam można, każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętasz tą na, nagrywkę na temat tak. kosmosu, ja pokazywałem jak, jakie, 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 jakie projekty można tam znaleźć, więc to co ty szukasz w, w ekosystemie Solana, teraz wiem, że jesteś na tym skupiony, takie same projekty można znaleźć w kosmosie. No, i to, to on, Celestia dostraciła bardzo dużej e, płynności. No, i się stworzyła ta nowa narracja, czyli stejkowanie pod airdropa. No, to jest tak, jakby w tym momencie jedna z, z, z użyteczności tego tokenu. Na Solanie bez zmian teraz trwa ETH Denver. Wczoraj widziałem CEO Solany. Wchodził tylnymi drzwiami w stroju smoka i wyszedł na na scenę, także jedni się śmieją, ale no, dzieje się fakt faktem dużo. Mhm. Okej, okay, przychodzimy do oczywiście c 4 e, Za nami tak naprawdę styczeń, luty, marzec, więc ten pierwszy kwartał e, domykamy. E, jak byś podsumował to, co wydarzyło się e, w Waszym projekcie w tym pierwszym kwartale i jako spięcie prosiłbym też o ocenę tych nowych partnerstw, bo ostatnie partnerstwo to już było grubiutkie i to jest taki projekt, e, który większość z nas zna i pewnie wielu z nas też tam mhm. inwestuje. Tak, jeżeli chodzi o, o pierwszy kwartał, to my się skupiliśmy e, tak naprawdę na dwóch obszarach. Jeden obszar to przygotowanie do listingu, w związku z tym też była bardzo szeroko zakrojona ka kampania airdropowa, e, i wreszcie nadszedł ten czas, e, kiedy te, te wszystkie airdropy, które tam. Y, komunity zbierało mogli, mogli odebrać i tam były kampanie i za Zili i za, za Green Drop y, za, za Stakedrop i to wszystko jest już uruchomione, rozdystrybuowane i y, 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 samo przygotowanie do listingu, ponieważ ze względu na to, że my jesteśmy w ekosystemie kosmos my, my mamy trochę więcej pracy niż gdybyśmy byli ten, zwykłym tokenem na, 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 na jakiejś platformie smart kontraktowej tutaj w grę wchodzi zestawienie, smart, zestawienie mostów do poszczególnych IBC do poszczególnych blockchainów i, i to praktycznie się wydarzyło, ja tutaj nie mogę powiedzieć więcej szczegółów, bo to, to są rzeczy, które po prostu są dosyć, dosyć um, znaczy, nie, nie mogę publicznie mówić, jak, jak to faktycznie wygląda, o może w ten sposób, ale po prostu jesteśmy technicznie gotowi do tego, żeby można było się uruchomić na poszczególnych giełdach i zrobić public fundraising. To jest, jeżeli tak jakby spojrzymy z perspektywy przygotowania do listingu. Jeżeli mówimy o rozwoju produktu i to, co my tak, tak naprawdę chcemy i oferujemy na rynku, to. Nasz projekt przeszedł pewną transformację, to nawet nawet dosyć dużą, bo tutaj też, też no, wizerunkowo i kolorystycznie wygląda zupełnie inaczej. Dlatego, że tutaj dzięki paru osobom dowiedziałem się, że nasz projekt jest projektem depinowym. Tak jest. Robiliśmy to nie wiedząc o tym, że jesteśmy w tej narracji. I tak naprawdę to nam pozwoliło zdefiniować, poukładać wiele klocków, które wcześniej były nie do końca takie dla nas, dla nas jasne, a w szczególności wynagradzanie za czy to produkcję zielonej energii, czy, czy za udostępnianie ładowarki. Dlaczego? Bo się zastanawialiśmy, dlaczego. My mamy to robić. I teraz, jak naprawdę, okazuje się, że jest to bardzo logiczne i to jest jasne, ponieważ w momencie, kiedy no Ty na przykład chciałbyś zarabiać pasywnie na tym, że, 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 że udostępniasz ładowarkę, no to. Z jednej strony może zarabiać na tym, ponieważ ktoś przyjedzie i zapłaci ci za skorzystanie z twojej energii, ale z drugiej strony jest to ogromna wartość dla, dla całego projektu, dla, dla ekosystemu, że te ładowarki są rozlokowane na, w różnych lokalizacjach. I to jest właśnie ten, to, ta nagroda, ta wdzięczność za to, że komunity że, że to, to robi. Z drugiej strony, to jest w ogóle taki use case, który też sobie fajnie dopracowaliśmy. Wiemy, że nie każdy ma możliwość uruchomienia takiej ładowarki u siebie, ale my, jako inwestorzy krypto, wiemy, że umiemy inwestować w NFT-ki. Więc dlaczego nie, nie, nie zakupić NFT-ka, który reprezentuje daną ładowarkę, a ładowarka będzie uruchomiona u kogoś innego i ktoś inny będzie zarabiał na tym prądzie, a ty będziesz zarabiał na tym, że ta ładowarka jest udostępniona. I to jest taki model revenue share, więc. Te, te wszystkie modele nam się fajnie zaczynają układać i no i teraz my się po prostu przygotuj, przygotujemy do tego, żeby te produkty móc y, odpalić. Ja mówię o tych produktach eksplicity Web 3, bo w Web 2 czy, czy w energetyce to wie, że to działa, mamy klientów i, i, i to fajnie, fajnie, fajnie już funkcjonuje. No i teraz tak naprawdę jesteśmy na etapie fundraisingu, do tego, że można było zrealizować całą naszą, naszą wizję. Jeżeli chodzi też o, y, oczywiście muszę dopytać y, o IDO i listing, czy możemy dzisiaj już mówić o jakichś wąskich, konkretnych okresach czasu, czy, 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 czy na, razie, na razie jeszcze nie? Co, wolałbym się nie wypowiadać. Mamy, y, wiesz mniej więcej, jak, jak to planujemy, ale dopóki nie będziemy mieli tego dogranego, to nie chciałbym tutaj. Y, Rozczarować Twojego komunity, czy, czy, czy znaczy po prostu tak jakby wolę mieć to potwierdzone, ja, ja już raz czy dwa razy się sparzyłem, że za szybko powiedziałem coś, co, nam się, co, co mieliśmy wypracowane, a nie udało nam się dopiąć, więc więc zrobimy follow-up, zrobimy drugą nagrywkę i wtedy, wtedy mam nadzieję, że będzie mogli już konkretnie powiedzieć. Okej, okay, natomiast słuchajcie. W Siforii nie ma spania, tak jak tutaj Greg mówił, sporo tych tokenów z Rydropa poszło, tak więc wiele osób naprawdę to odebrało. Więc też ja będę robił w tym tygodniu nagrywkę, w jaki sposób wrzucić, bo ja również mam tokeny, w jaki sposób je wrzucić właśnie do walidatora. Polecam tu krypto ekipę, ale jak ktoś chce wrzucić na kogoś innego, to też tak jakby nie ma problemu. Natomiast to jest coś, co ja bardzo lubię, bo. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy nawet na tych naszych zewnętrznych, wewnętrznych znaczy Zoomach, że to jest fajny ten moment, kiedy tak naprawdę projekt pracuje, projekt dowozi pewne rzeczy. Ty jako osoba ze społeczności zrobiłeś jakąś kampanię, czy to na Zili, czy w jakimś innym miejscu, Odebrałeś te tokeny za swoje zadania i masz teraz możliwość wrzucenia ich, tak? One już mogą być, jak my to mówimy, tak. w naszym żargonie zagonione do pracy, więc ta instrukcja będzie. Myślę, że wiele osób ma nie powrzucało, yy, także, także warto to zrobić. I, I wtedy tak naprawdę powiem szczerze, człowiek trochę inaczej patrzy, yy, bo to jest to, co rozmawialiśmy, że wiele projektów rozdaje te tokeny. I tak naprawdę ludzie nie wiedzą, co się dzieje, nic nie mogą z nimi zrobić, nie wiedzą, kiedy listing, a tutaj to jest taki kolejny etap, więc to naprawdę uważam duży ukłon w stronę społeczności, że te tokeny zostały rozdane wcześniej i że można już z nich skorzystać. Tak, super. dzięki, że to mówisz. My, my tak samo do tego podchodzimy patrzymy, tak naprawdę, co taki airdrop może wnieść dla projektowi i, i naszemu komunity. No, i tutaj właśnie wspomniałeś o stejkingu. Ja gorąco zachęcam do, do zastejkowania, w szczególności na mojego ulubionego walidatora, kryptoekipa. Okay. <laughs> I tutaj taka mała alfa bo po prostu ja uważam, znaczy warto jest stejkować. Można się spodziewać, bo my nie, my nie, nie rozdystrybuowaliśmy wszystkich tokenów. Więc mhm. teraz, tak naprawdę, jak skończą się te wszystkie kampanie, będziemy wiedzieli, ile mamy jeszcze w cudzysłowie ja w budżecie. No i my nie chcemy tych tokenów trzymać. To są tokeny, które są przewidziane dla komunity i ci, którzy z nami pracują i, znaczy są z nami i aktywnie uczestniczą w, 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 w tym, co robimy, będą, będą na, wynagrodzeni super. Tak jak mówię, instrukcja poleci w tym tygodniu, więc myślę, że warto, a ta mała alfa też myślę, że może skłonić do tego, żeby tokeny nie, le, nie leżały gdzieś tam bezczynnie. Jeszcze chciałem... tutaj, Mać, Maćku, bo zapomniałem powiedzieć o tym partnerstwie, bo tak. No właśnie radę... teraz chciałem dopytać. A, dobra, to, 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 to pytaj. Tak jest. Jeżeli chodzi o partnerstwa, to też tu trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Przez ostatnie, tak naprawdę, dwa lata w wielu projektach to było, że polski projekt dogrywał z polskim projektem partnerstwo i nie wiadomo po co ono było. No, wy tu hmm. dowiedzieliście Peć AI, dużego gracza. Naprawdę myślę, że kto się interesował od stycznia tamtego roku AIM, bo to był projekt, który zrobił dobre wyniki i był zawsze wymieniany w topie, tak? Więc hmm. y ogłosiliście te partnerstwo, na czym w ogóle ono ma, ma polegać, na czym polega ta współpraca i czy przed nami kolejny asy z rękawa, czy będzie jeszcze coś mocnego. Tak, to zanim przejdę do Fecze, ja i to ja powiem taką trochę dygresję, bo ja lubię dygresję mówić. Znaczy pierwsza kwestia jest taka, że, że my, my z Fecz rozmawiamy od bardzo długiego czasu. Ja Marię, która nomen jest z Słowa ze Słowacji i po polsku czasami rozmawiamy, bo ona mieszka na pół mieszkała na północy i tak naprawdę no, bardzo dobrze nam się rozmawia. Teraz w, w Cambridge mieszka, mieszka, mieszka tam blisko founderów i rozmawialiśmy, co moglibyśmy wspólnie, wspólnie zrobić, i mieliśmy parę fajnych pomysłów. I tak naprawdę, to, co ja chciałbym jeszcze powiedzieć jako, jako dygresję, to jest to, że ja osobiście chyba nie doceniłem tej narracji AI-owej, która, która przychodzi, bo to, to, to jest dopiero początek. Dlaczego tak mówię? Bo z jednej strony. Te projekty, które do tej pory starały się coś zrobić z wykorzystaniem AI, -a, one nic zbytnio nie oferowały. To tak naprawdę nie było, nie było coś takiego przełomowego. To dopiero TAO pokazało, co można zrobić, jak, jaka jest wartość. A z drugiej strony ja w zeszłym tygodniu cały tydzień byłem na Mobile World Congress w Barcelonie. Tam... Robiliśmy business development i z perspektywy C4, i z perspektywy owo naszej drugiej spółki, która działa w rynku telko, telekomunikacyjnym. I uwierzcie mi, całe M M M M MWC to jest ogromny event. Tam jest 8 HAL, tam setki tysięcy ludzi mm -hmm. przychodzą. To, to były dwie narracje: AI i e SIM eSIM, czyli możliwość uruchomienia subskrypcji bez, bez plastikowej karty. To jest fajne na roamingu i to, to, to będzie coraz bardziej popularne. I to ja, ja widzę, że rynek, ten, ten Web2 bardzo mocno się nastawia na, 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 na wykorzystanie AI w jakikolwiek sposób. I to jest coś, co może naprawdę też ogromnie wpłynąć na, 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 nasz, na, nasz, na tą hossę i na to, w jaki sposób to będzie wszystko wyglądać. To taka dygresja. To, to jest do przemyślenia i, 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 i tak jakby spojrzenia z tej perspektywy na, na, na to, co się dzieje, na te projekty, które się dzieją. Wracając do tego, co my, co my chcemy zrobić z Fetch, a nie tylko z Fetch, dlatego że my dołączyliśmy tak naprawdę do Fetch Foundation, i tutaj są. jest dwóch liderów: jest Fetch AI i Bosch. My jeszcze nie, nie, nie chwalimy się partnerstwem z Boschem tak oficjalnie, ale nie ukrywam, że rozmawiamy z nimi, w jaki sposób nasze nasz narzędzia, nasz stack można by było wykorzystać w projektach, które oni realizują. Ostatnio Team dołączył do, do, do Fresh Foundation. Więc tak naprawdę tam dołączają naprawdę tak grubi, grubi gracze, którzy po prostu mają pomysł, w jaki sposób można rozszerzyć tą kolaborację w kontekście mobility, AI, energetyki. To są tak jakby trzy takie wiodące, wiodące zagadnienia. No i teraz pytanie, co my tak naprawdę chcemy tu zrobić. No z, nasi, z naszej perspektywy to od takich najprostszych case'ów, ale uważam, że bardzo fajnych. Czyli na przykład, do, wyobraź sobie, że na przykład chciałbyś się dowiedzieć czegoś na temat projektu. Mhm. Nie? No i co rob, Co tak naprawdę teraz robisz? Yy, szukając informacji na temat projektu, co projekt robi, kto jest fanderem, i tak dalej. Chodzę no. na stronę internetową, na Twittera, na medium, i czytam sobie na LinkedIn. Tak, i no i szukam. Mhm. Tak, a wyobraź sobie taką sytuację, że wchodzisz sobie na, 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 na bota i pytasz się. Chciałbym się dowiedzieć, co ten projekt robi, jakie produkty ma, i on ci odpowiada, jaka jest tokenomia, jakie są Westingi, il, ile jest walletów, ilu jest klientów itd. i tak dalej. I wtedy możesz int nawiązać interakcję z takim botem. No i to, są, to, to jest tak jakby najprostszy use case, który możemy sobie wyobrazić. Mhm. Idąc dalej, w use case chargera, czyli, czyli udostępnianie ładowarek, no to. Ty mając samochód elektryczny, to, to ciebie tam nie interesuje, czy tam jest blockchain pod spodem, czy nie. Ty chciałbyś jadąc z, na przykład z, z, z tego od siebie, z Białego Stoku do gdzie jest najwięcej naj, 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 do Teraz Teraz do Krakowa. Krakowa będziemy na inwestkawstwie jechać, wiem, że Wy też będziecie. A no do Krakowa. No to słuchaj, ciebie interesuje, gdzie może się załadować po prostu. I taki, tak. tak, taki um, smartbot, bo Fetch.ai działa, robi, tak, udostępnia takie rozwiązanie, że każdy może sobie um, implementować swoich agentów i tych agentów można łączyć w większe funkcjonalności. więc... Mhm. Poprzez naszą aplikację będziesz miał dostęp do różnych, klasy, różnych agentów, czy to informacje pogodowe, informacje na temat drogowe itd., itd., a w szczególności, żeby ci wyznaczył rutę, jak dojechać, żeby się załadować bezpiecznie i nie mieć problemów z energią, więc. Tak samo informacje na temat, w, te, w, tym, w tej platformie dla spółdzielni energetycznych, zarządzanie taryfami dynamicznymi itd., tak itd., tak więc takich use caseów jest naprawdę sporo. Bardzo dużo. I to niby są proste rzeczy, ale dają do myślenia, jak to może pomóc. Nie nawet takie szybkie wyszukiwanie informacji, gdzie marnuje się na to godzinę czy półtora no rzeczywiście. To jest, to jest coś, co po prostu ży ułatwia życie, a chyba właśnie takie rozwiązania, które powodują, że mniej czasu na coś zużywamy, powodują to, że możesz się rozwijać w innych dziedzinach. No, tak to tak. wygląda. Tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o partnerstwa, coś jeszcze ciekawego się szykuje, o czym możemy porozmawiać, czy, czy raczej na bieżąco, w ogóle zachęcam wszystkich do śledzenia Twittera c no bo tam jest rzeczywiście na bieżąco, tak? jest to chyba jeden z lepszych Twitterów, jeżeli chodzi o, o te, które ja obserwuję, także u Was dużo się na tym, na tym X się dzieje, natomiast czy, czy, czy jeszcze coś planujecie, o czym dzisiaj możemy porozmawiać, czy, czy na bieżąco? Jest co to, to na bieżąco, bo tutaj tak naprawdę nie chcę, nie chcę zdradzać planów naszy, naszego marketingu. Tutaj dzięki za, za miłe słowa, bo tutaj naprawdę team moc, mocno pracuje i to, i to układa. To, o co mogę prosić, to tak naprawdę w tym momencie walczymy o to, żeby przekroczyć 30 tysięcy followersów na Twitterze. Jeżeli moglibyście pomóc, będziemy bardzo wdzięczni. To jest taki kolejny katalizator, żeby przechodzić na, 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 na kolejne szczeble. Zgadza się. To, co jest ważne, to oczywiście governance, DAO, głosowania. No i teraz tak, mieliście ostatnio głosowanie tak, na temat zmniejszenia supply. Z czego to w ogóle wynika i jakie na ten moment są to też wyniki? I dlaczego w ogóle o to pytacie swoich walidatorów? Znaczy tu jest właśnie, lubię zadawać takie skomplikowane pytania. <laughs> To zacznijmy od, od końca. No, my uruchomiliśmy projekt z, z community DAO i, i to pytamy się na dzień dzisiejszy nie tylko walidatorów, ale tak naprawdę cał, całego community. Tak Korzystamy z aplikacji Commonwealth, oni teraz rebranding zrobili na Common i tam można tak naprawdę otwarcie podyskutować, na temat tego, co się dzieje w projekcie, swoje propozycje zgłosić i tak dalej. Każdy proposal jest tam wrzucany wcześniej w charakterze signaling proposal, żeby można było się wypowiedzieć na ten temat i zgłosić swoje uwagi. My po prostu, znaczy naszym obowiązkiem jest to, żeby, żeby publicznie dyskutować o tym, co robimy. A z drugiej strony, no my niejako jesteśmy do tego zmuszeni, ponieważ jeżeli walidatorzy by zbojkotowali dany propozar i stwierdzili, że team po prostu przesadza, a, a przypominam mamy 75 walidatorów rozsianych po 15 krajach, no to tak naprawdę strzelamy sobie w kolano, no bo w tym momencie się robi problem w, w projekcie. Więc, więc to, jest, to jest mega istotne. Z drugiej strony, e, My jesteśmy, przepraszam, bo tutaj ciągle ktoś mi dzwoni. Ja muszę tutaj zrobić ten. Z, z i pewnie dzwonią, zapytać, <toddżąc> jak to. <toddżąc> tak, tak, dokładnie. A z drugiej strony, wracając do tego, dlaczego to zrobiliśmy. Wyobraż... Znaczy, zakładamy... Wiemy, że zaskoczyliśmy tutaj wszystkich, ale to wynikało z jednej bardzo prostej przyczyny, ponieważ kiedy budowałem tokenomię, jak zaczynaliśmy, to po pierwsze, projekty, tokenomia projektów wyglądała inaczej. Mhm. I my, tak, tak naprawdę, w tym momencie staramy się to zrobić w sposób taki, żeby ona była maksymalnie zelainowana, użyję takiego brzydkiego słowa, z tym, co się, co się aktualnie dzieje. Obserwuję projekty, które wchodzą na, na poszczególne launchpady i tam po prostu są dwa parametry, które są bardzo istotne. Jeden parametr to jest taki Initial Circulating Supply, czyli ile tokenów się pojawi tak na jest. początku. I oczywiście Fully Diluted Market Cap, który jest istotny z perspektywy tego, jaka jest perspektywa wzrostu projektu. I w tym momencie ograniczyliśmy Fully Diluted Market Cap. Mam jeszcze pomysł, w jaki sposób ograniczyć Initial Circulating Supply Initial market, cap, przepraszam, tak, żeby ci, którzy decydują się na zainwestowanie w nasz projekt, byli zadowoleni. Oczywiście to nie jest obietnica. My wszystko zrobimy, żeby, 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 żebyśmy wspólnie zarobili, ale, no, ale na, na i na Rynek zweryfikuje, tak jest. Rynek zweryfikuje, tak. Rynek zweryfikuje. Tak, natomiast tak jak mówię, no rzeczywiście tutaj DAO, governance to jest bardzo gdzieś tam ważne i myślę, że warto z tego skorzystać. Tak się zastanawiam, bo tak jak rozmawiamy teraz, to odbył się taki mały rebranding, tak, to co mówiłeś hmm, tutaj o zmianie tak, tak. kolorystycznej, ale to jest też, to jest to, że Pamiętam też, jak ja zaczynałem, jak tak, to, co ty powiedziałeś tutaj o DepIn, o tym wszystkim, co jest nowego, o tym partnerstwie z Fetch AI, jak też moje wyobrażenie o waszym projekcie się zmienia, bo te pierwsze parę miesięcy pracy to było ok, skupienie na ładowaniu samochodów, przemożne te ładowarki, też nasza wizyta w Mińsku, Mazowieckim, w ogóle super, super wyjazd był, więc, więc fajnie było. Natomiast rzeczywiście to, co teraz mówisz, te partnerstwa, te dostosowanie tokenomii, to, że wpisaliście się sami w trend, bo de facto robicie w tym zakresie, robicie produkt, a nie że podpinacie się pod dany trend, to pokazuje, że cały czas jest ręka na pulsie i że tak naprawdę było widać przy pracy z Wami, że Wy Cały czas szukacie odpowiedzi. To nie było tak, że uparcie tak. dążyliście, ok, my zrobimy to, to i to, bo to co mówisz jest, jest jed, jedną rzeczą, jest to, co robicie na rynku tradycyjnym, klasycznym, gdzie są wyniki, trzeba też o tym mówić, ale tutaj w tym świecie Web3, właśnie w świecie blockchaina, rzeczywiście wy się nie zamknęliście, wręcz przeciwnie, twardo wychodziliście do tego, co może się pojawić i twardo prezentowaliście swoje rozwiązania. Tak, dzięki, że, to, że o tym wspominasz, bo to jest to jest fakt. Ja powiem ci szczerze, że z perspektywy robienia projektu i też własnego biznesu, zresztą ty jesteś, ty, ty, ty nie jeden biznes miałeś. Wiesz, że tak naprawdę tutaj trzeba być bardzo Nie Jeden biznes wyłożyłem. Dokładnie. Po prostu trzeba szukać <słuch> tych rozwiązań, bo jeżeli ktoś się uprze, no to jest tak jakby najprostsza droga do tego, żeby, żeby, żeby położyć dany biznes czy, czy, czy projekt. To, co my tak naprawdę też. Z dyskusji z, z wami, z community, sobie uświadomiliśmy, że my musimy tak naprawdę spojrzeć na, na, na to, co robimy z dwóch perspektyw. Z jednej perspektywy, czyli rozwiązania, które dostarczamy dla rynku tradycyjnego, dla energetyki i to jest, to jest ten nasz demand, czyli ci, którzy po prostu chcą korzystać z tego, z tego rozwiązania. I pod tym jest cała infrastruktura Web3, której celem jest to, żeby te rozwiązania, które z tego korzystały, miały taniej, lepiej, bardziej niezawodnie, zdecentralizowanie. No i to się okazało, że to jest właśnie ten depin, który, który po tak. prostu robimy. Więc my, pomimo tego, że wcześniej nasza nazwa była Chain for Energy, teraz jest C4E. To, to, to jest po prostu projekt infrastrukturalny, który dostarcza platformę depinową dla różnej klasy projektów. My rozmawiamy z różnymi projektami, żeby one się u nas też, żeby skorzystały z opcji onboardowania się na naszej, na naszej platformie. I to jest kolejny etap w rozwoju naszego projektu. Na razie się skupiamy na tym, żebyśmy swoje rzeczy uruchomili, a potem chcemy zapraszać inne projekty do nas. Nie będzie instrukcji, dlatego że nie będę robił instrukcji do stejkowania, bo miało być 15 minut, i 15 minut instrukcji, więc będzie oczywiście w kolejnym y, filmie. Y, y, Greg, y, na pewno tak. To, co chciałbym, żeby zostało, żeby ludzie rzeczywiście zobaczyli, w jakiej narracji budujecie. Chciałbym, żeby ludzie po tym filmie zrozumieli, że szukacie rozwiązań, że idziecie mm. do przodu, bo to, że przetrwaliście, to już się widać. Myślę, że też te osoby, które odebrały te tokeny, ta kampania airdropowa była ok. Warto poczekać na ten film z instrukcją, wrzucić tak, jak powiedziałeś, mała alfa. Może coś tam, może coś tam ciekawego y, będzie. Y, na pewno nie uważam, że trzeba już dzisiaj bardzo mocno cisnąć na ogłoszenie listingu czy IDO. Jesteśmy w dobrym miejscu rynku i tak naprawdę. Y, Poprzez swoją pracę, poprzez rozwój projektu myślę, że ten właściwy moment nadejdzie. Ważne, żeby dobrze wybrać. I tutaj tylko zapytam ostatnią rzecz, bo takie pytania były. Czy Wy tą giełdę i już macie wybrane? Nie pytam o termin, tylko czy jest już jakiś kierunek? Czy na tak. razie też jeszcze to jest, jest już to wybrane? Jest kierunek, jest, jest, jest ułożona strategia. Musimy po prostu to dopiąć. Więc tak jakby ostatnie prace tutaj tutaj okay, To jeżeli mają. Jest, jest kierunek. <laughs> ja jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo to uważam, że, że też należy spojrzeć na to z tej perspektywy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my jesteśmy projektem, który trudniej zrozumieć tak po prostu od, od razu i, i wymaga trochę więcej czasu, żeby, żeby, żeby zrozumieć, co, co my robimy. I to, co my, my chcemy zaoferować, to my chcemy zaoferować, tak jakby możliwość uruchomienia, znaczy wejścia w ekosystem, który, który będzie się bardzo mocno, roz, mocno rozwijał. I y, wiem, że wszyscy biegają za takimi projektami jak, nie wiem, Celestia, Dimension i tak dalej, ale zobaczcie, jakie one mają wyceny. Jak te projekty tak. są przepompowane, się... Będę, o tym, będę o tym mówił albo na MBX, albo nawet nagrywał. To samo tak. widzę dokładnie. Tak. Wa tutaj warto zwrócić uwagę, sorry, że tak wejdę w słowo, ale to taki mały smaczek będzie, bo dzisiaj ludzie patrzą na Celestie, właśnie na Dimension. Y jesteśmy po listingu, po Airdropie i wszyscy mówią: OK, ale jeżeli cofniemy się na przykład do roku 2020, właśnie o tym będę robił materiał, to warto zauważyć, że te projekty największe wzrosty miały właśnie po ATH na Bitcoinie. Tylko tu jest jedna rzecz. Niech ktoś sobie wróci historycznie i zobaczy, z jaką wyceną wchodziła Solana czy Matic, a tak. z jaką wyceną wychodziła Manta, Celestia czy Dimension. I to jest dokładnie to, co ty mówisz. 100% zgody, i właśnie będę o tym nagrywał. Tak, tak. I na przykład ostatnio Kamil wspomniał o bardzo fajnym projekcie. Tutaj po, po, e, pozdrawiam Ligię. Data Lake. I to jest projekt, który nie bardzo ludzie byli zainteresowani. Okazuje się, że oni mają pomysł, wiedzą, jak to zrobić, i po prostu, jak ktoś im zaufał, no to teraz jest zadowolony. Tak jest. No, bo tutaj mm -hmm. to jest dastwo danych medycznych. Pamiętam, chłopaka tak. poznałem chyba yy, na, na evencie. Yy, dobra, myślę, że dobre 40 minut, jak zawsze, wyszło dużo. No, ale też yy, z tobą można porozmawiać o wszystkim i lubię takie osoby z projektów, że, że można porozmawiać i o ekosystemie, i o, o, o Bitcoinie, więc yy, też szacune szacuneczek tak. zawsze za to jest. Yy, na żywo widzimy się, z tego co wiem teraz, na inwestkawsach. Tak. My szykujemy instrukcję do stejkowania tokenów, wy przeliczajcie. Ile z tego dropa zostało, bo myślę, że to jest y, też społeczność interesuje, a żeby się dowiedzieć, to warto kliknąć właśnie tutaj na X obserwowanie do Chain for Energy. Super. Dzięki serdecznie. Dzięki, pozdrawiam.